Moi kochani, chciałem powiedzieć, że to jest piękne, że są wieńce. Chociaż pogody naprawdę nie było tak dobre. I że jesteście wielcy przez to, że jesteście wytrwali. I że chcecie Panu Bogu podziękować. Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas... Gminne dożynki w Barcianach rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną. Zgromadzeni w amfiteatrze barciańskim dziękowali za zebrane plony. Wszystkim Państwu dziękuję bardzo serdecznie, że w tą taką pogodę jesteśmy tu razem, bo najważniejsze, bo ona była wtedy, kiedy jest trzeba pracować. To, że jest troszkę deszczu, my mieliśmy i tak dużo szczęścia do imprez, to pokażmy charakter, jedną przeżyjemy w deszcz. Życzę wspaniałej zabawy mimo tej pogody. Wszystkiego dobrego. Żeby takie lata jak te nie były za często, bo najlepiej wcale, żeby lata poprzednie, urodzajne, pogodne. Mówiąc krótko, kiedy ma padać deszcz, to żeby padał deszcz, ale kiedy powinna być pogoda, słońce, żeby świeciło słońce. Przede wszystkim koniunktury. Ale też wiem, że rolnicy mają dużo pokory, cierpliwości i że oni rozumieją to i potrafią się dostosować. Dostosować się potrafili także mieszkańcy gminy Barciany, którzy pomimo niesprzyjającej aury nie zawiedli i przyszli, aby wspólnie z rolnikami świętować. Ja chylę czoła przed wszystkimi rolnikami. Mamy w Radzie Gminy Rolników. Wiem, jaka to jest ciężka i mozolna praca. Wiem również, ile wyrzeczeń kosztuje ta praca, więc ja przede wszystkim dzisiaj dziękuję rolnikom. Barciańskie dożynki zgromadziły także gości. Nie zabrakło przedstawicieli sąsiednich samorządów, instytucji i firm oraz służb mundurowych. Musimy zasiać. To jest najważniejsze, żeby w przyszłym roku było co zbierać. Dziękuję za trud rolniczy, za pracę na roli, za codzienne zmaganie się z rzeczywistością. Gratuluję, życzę wszystkiego najlepszego. Wszystkim życzę miłej zabawy dożynkowej, a rolnikom szczęść Boże. Tak jest w tej znojnej, trudnej pracy w słocie, w deszczu i w słońcu. I ją trzeba szanować, ją trzeba umieć ją podnieść do wartości, wręcz bym powiedział, narodowej, polskiej. Było bardzo, bardzo pięknie. Ja myślę, w Litwie w takiej pogodzie ludzi tak stolki nie było. Ja przepraszam za język nie taki polski dobrze. A tu normalnie wszystko. Ja przeszłam... Oglądał pan stoiska? Te smakołyki próbował pan? Tak, próbowałem. Bardzo smacznie, tak. Bardzo podoba się mnie. Na dożynkach nie mogło zabraknąć chleba. Starostowie dożynek przekazali wójtowi gminy bochen chleba. Go dzielił sprawiedliwie i mądrze, żeby nikomu nie zabrakło. Dziękuję za ten chleb, owoc pracy, symbol pracy rolników. Obiecuję go dzielić tak, by nikomu z potrzebujących go nie zabrakło. Staropolskim obyczajem chleb i sól. No, trzymaj się. Jest bardzo ciężka praca rolnika. Te żniwa pokazały, ile cierpliwości i ile zdrowia trzeba poświęcić, żeby zebrać ten plon, na który się czeka cały rok. To są nasze pieniążki, o które ciężko musimy walczyć. Ta pogoda uczy nas też również pokory przed naturą, że nie zawsze jest tak, że możemy sobie wiele rzeczy zaplanować, że wszystko pokonamy. Musimy na roli liczyć się zawsze z pokorą do ziemi. No bo mamy warsztat pod gołym niebem niestety, no i jesteśmy dużo od tego uzależnieni, no po prostu. Czyli ta pogoda nie jest dla was niczym strasznym, tak naprawdę? Normalne, bo u nas też tak jest, jak leje, to już leje, a jak smali, to smali. Wójt podziękował rolnikom za ich całoroczny trud oraz wręczył im wyróżnienia za dotychczasową działalność rolniczą. Prosimy o brawa, gratulacje ogromne za codzienny trud. Na dożynkach w Barcianach, w strugach deszczu, stoiska oraz regionalne przysmaki prezentowały gminne sołectwa. Dużo jest przygotowanych atrakcji, także w tej chwili już trwa występ kapeli mazurskiej ze Skierek. Następnie wystąpią baby z Babieńca,
Będzie też kabaret Kaczki z Nowej Paczki, wystąpi nasz lokalny zespół Basi Babki, a na wieczór zagra koncert zespół Axel. Ponadto są stoiska przygotowane przez poszczególne sołectwa, bardzo ciekawe stoiska. Są też do obejrzenia wieńce, mamy tutaj też stoisko dla dzieci, także, ale no jak na razie widać pogoda ku temu nie sprzyja. Cieszymy się bardzo, jednak jest to wpisane w naszą tradycję, w kalendarz imprez. Jest to święto, które jest potrzebne, aby oddać hołd rolnikom, także jak najbardziej cieszymy się, że są mieszkańcy i nie tylko i odwiedzają nasze dożynki. Drobny deszczyk pada, drobny deszczyk pada na sadek wiśniowy. O, ładnie, ładnie. Drobny deszczyk pada, drobny deszczyk pada na sadek wiśniowy. Na sadek wiśniowy i na rozmaryjo. Powiedz mi dziewczyno, powiedz mi jedyna, kiedy będziesz moją. Powiedz mi dziewczyno, powiedz mi jedyna, kiedy będziesz moją. W konkursie na najpiękniejszy wieniec w gminie Barciany zdobyło sołectwo Suchawa, zaś tytuł najpiękniejszego stoiska – sołectwo Barciane.